Witam wszystkich na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym odcinku mamy unboxing takiej oto paczki. W tej paczce znajduje się tylko jedna kostka, ale za to jaka. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film wam się spodoba. A teraz przechodzimy już do otwierania tej oto paczki. Jestem bardzo ciekawy tej kostki. Nie czekałem na nią długo, a to by pasowało teraz powiedzieć. Ale to nie zmienia faktu, że jestem bardzo ciekawy. Kostka znajdująca się w tym pudełku jest warta aż około 150 zł, dlatego oglądajcie ten film i zaraz zobaczycie tą kostkę. Ja tutaj sobie wcześniej nacząłem i możemy na spokojnie otworzyć to pudełko z kostką. I mamy naszą kosteczkę. Jedna kostka, dużo folii, której teraz nie możemy pozbyć. ASMR. Nieważne. Przejdźmy do kostki naszej. O i już widzę, że pudełko jest samej kostki pudełko jest rozleciane. Tutaj rozleciane, tak się mówi. Trochę rozwalone, ale zaraz do tego przejdziemy. Pozbądźmy się tylko jakiś pierdół, paragon, klasyczny ołóweczek. Mamy tu także klasyczny poradnik do układania kostki Albe Friedlich To jest bardzo fajna, no taka szybka. Ulotka, no poradnik. Bardzo polecam. Ciekawa sprawa. Można się długo, dużo nauczyć, dużo algorytmów. I jeszcze jakieś dodatkowe, nie wiem, faktura. Dużego kartonowego pudełka się pozbywamy. I mamy naszego Master Morphixa 7x7 Sensu. No, taka Zmiana nazwy. Wiecie o co chodzi. I jak widzicie, kostka jest 6 plus. Dla 6 latków. Master Morphix 7x7. No, nie wiem, czy to jest odpowiedni wiek. W sensie ta kostka. A, zobaczymy. Fajne opakowanie tutaj. Tak się. To, to jest wypukłe. Tutaj mam jakieś dodatkowe funkcje, coś po chińsku napisane. I najbardziej tu mnie ciekawi to, że pod centrem jest śruba do regulacji kostki, tak jak w kostkach od Pink Cubingu. Więc to akurat bardzo ciekawe. Znowu Master Morphix i jakieś pierdoły. Dobra, już nie będę więcej przedłużał. Pudełko śmiesznie się otwarło. Akurat słabo trochę, że przy tak drogiej kostce pudełko jest rozwalone. No ale cóż, nie chodzi nam o pudełko, a o samą kostkę. A dokładnie, no taką piramidę. A więc tak prezentuje się Master Morphix 7x7 od szększu w pełnej okazałości. Na razie cieszę się, póki jest jeszcze ułożony. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne do ułożenia, ponieważ w takiej formie wygląda bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o plastik, on jest taki matowy. Tak jak na przykład mam tutaj małego, no, zwykłego Master Morphixa 3x3, też odszększu. Ten plastik również jest matowy, to jest to samo. Myślę, że jak trochę się na tej kostce poukłada, to też już się plastik tak jakby no właśnie zmatowi, bo on na razie jest troszeczkę nasmarowany i trochę się błyszczy. Ale na przykład, co jest ciekawe, w kostce Master Morphix, również od Shengshu, co wydawałoby się tą samą serią, jest to kostka 4x4. Ten plastik jest, no, jak widzicie, jakby taki plastikowy, no, odbijający, odbijający światło. I ta kostka jest też mega lekka. Ta, ta, ta też to, ta jest ciężka. No. Nic dziwnego, ma tyle elementów. Myślę, że możemy przejść już do poruszania się tej kostki. Więc zacznijmy od jednej warstwy. Jeżeli chodzi o pojedyncze warstwy, to jest to poruszanie się takiej pojedynczej jest dość lekkie. I to chodzi bardzo płynnie, chociaż czasami zdarzy się jedna warstwa, która na przykład chodzi bardziej opornie, i nie pamiętam, która to była, ale jedna była taka. Ale myślę, że to można właśnie poprawić za pomocą śrub regulacyjnych, które znajdziemy pod, pod centrem. Tutaj jest, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, taka mała wypustka. Dzięki temu będziemy mogli to podnieść do góry i poluzować, kręcąc śrubą w środku. No, i już poruszyłem więcej niż jedną warstwę, a teraz właśnie sprawdzimy poruszanie też w sytuacji, gdy jest więcej warstw. A, czekaj, nie, nie chcę tego pomieszać za bardzo jeszcze. Porusza się fajnie. Czasami, jeżeli chodzi o zakręty, ścinanie zakrętów, no to tutaj oczywiście kompletnie leży, bo to nie jest kostka, którą będziemy układać szybko, tylko czasami zdarza się, gdy na przykład są odrobinkę te elementy tylko przesunięte, to nie zawsze, czekaj, to nie zawsze da się, akurat w tą stronę się da. ścinanie zakrętów tu nie ma, ale zawsze trzeba dokładnie poprawić, żeby wszystkie elementy się zgadzały i dopiero wtedy możemy poruszyć Inną warstwą w innym kierunku. Muszą być idealnie te elementy dobrze ułożone. No, u, no, tak, na dobrych miejscach. Spróbujmy teraz zrobić na tej kostce wzorek szachownicy. Będzie wyglądał on tak. Wow, wygląda to mega ciekawie. Choć nie wiem, czy na zwykłej kostce 7x7 nie wygląda to lepiej. Tutaj jest to dość zamieszane. Pokażę wam na zwykłej siódemce. Na przykład ta siódemka jest to Cheeyi 7, 7 Nie pamiętam dokładnie jaki model. Na początku ta kostka również była mocno. Tak jakby zbita wśród, jakby potrzebowała paru solwów, ułożeń, do tego by po prostu bardziej się rozruszała. I teraz na przykład ta kostka jest mega szybka i przyjemniej się na tym układa. Myślę, że z tą kostką również, tak będzie, jak trochę się poukłada to te warstwy się poluzują i będzie to po prostu prostsze w poruszaniu, bo na razie jest dość mocno ta kostka taka spięta. A i właśnie, tylko chciałem pokazać, że. No, ja chyba preferuję ten oto wzorek na zwykłej siódemce, ale tutaj też wygląda ciekawie. Teraz, jak bezpiecznie wrócić do ułożenia normalnego, chciałbym jeszcze teraz zobaczyć, jak wygląda na tej kostce obrócony center. Próbuję teraz obrócić ten center o 180 stopni, wykonując dwa razy algorytm T-perm z zaawansowanej metody. To jest chyba Friedrich. O, o, widzę problem. Coś popsułem. No nie. Chwila, 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 chwila. A więc podsumowując, kostka wydaje się bardzo ciekawa. Myślę, że będzie dużo zabawy przy jej układaniu. To były pierwsze wrażenia dotyczące tej kostki. Rusza się bardzo dobrze, lecz potrzebujemy kilku solów, żeby trochę bardziej przyzwyczaić się i rozruszać tą kostkę. A ode mnie to by było już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał yy, i subskrybujcie. Cześć! A tak tylko dodatkowo chciałem pokazać Wam, jak wygląda ta kostka pomieszana. Jak widzicie, jest moc. To dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu Master Morphix, a ja przypnę Wam serduszko.